Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, CryptoMasters. Dzisiaj mam dla Was rozwiązania dwóch konkursów, które ostatnio przeprowadzaliśmy oraz sylwestrową zabawę. Jak to możliwe, że sylwestrowa zabawa ma miejsce w czerwcu? Za chwilę się okaże. Przejdźmy do rozwiązania pierwszego konkursu. Jak wiecie, prosiłem Was o udostępnienia moich filmów i o komentowanie i obiecałem, że nagrodzę jeden komentarz z YouTube'a i jeden komentarz z Facebooka. Czym nagrodzę? Ano bluzami. Bluzami z Bitcoinem. Jedna bluza jest taka, a druga bluza jest taka. I wybraliśmy zwycięzców, w związku z czym przejdźmy do rozwiązania konkursu. Your Gameplay napisał: udostępniłem ten film dzięki Tobie, bo byłem początkującym inwestorem. W tym okresie nie sprzedałem w panice swoich wszystkich kryptowalut, a jako początkujący zainwestowałem swoje oszczędności, które jakbym stracił, to zostałbym na lodzie. Dzisiaj moje myślenie dzięki Tobie wygląda znacznie inaczej i nauczyłem się masę nowych rzeczy, na których fajnie zarabiam i rzuciłem pracę na etacie. Pozdro. O kurczę, to ciekawe, że aż tak ambitnie, że ktoś może już rzucić pracę w tak krótkim czasie, ale bardzo się cieszę, że zarabiasz dzięki temu kanałowi. No i w związku z tym, że poechtało to mojego, no to jak najbardziej mamy nagrodę. Natomiast Shrek napisał: wspaniały kanał, pomógł mi szczególnie, gdy zaczynałem przygody z kryptowalutami, ale wciąż jestem bardzo wdzięczny za wszystkie analizy newsów i za porady dotyczące inwestowania. I tu jest zdanie, które mi się bardzo podoba. Życzę jak najszybszego rozrostu kanału. Tak więc za ten rozrost myślę, że należy się koszulka. Napiszcie do mnie, chłopaki, na kontakt @kryptomasters.pl i wyślemy Wam koszulki. Gratulacje. No i był też drugi konkurs. Konkurs, w którym informowałem Was, że wkrótce spotykam się z Sylwestrem Suszkiem, CEO giełdy BitBay, do niedawna polskiej, teraz już maltańskiej. I będę mu zadawać Wasze pytania tak naprawdę. Swoje oczywiście też dołożyłem, natomiast dużo pytań użytkowników pojawiło się w tym wywiadzie. I postanowiłem nagrodzić, obiecywałem, że nagrodzę dwa najciekawsze pytania. Nie dotrzymam słowa, nagrodzę trzy najciekawsze pytania, bo stwierdziłem, że jeszcze jedno pytanie jest i jeszcze się pojawiła możliwość, bo się okazało, że mamy nie dwa, a trzy liski. Kolekcjonerskie liski, jedyne w swoim rodzaju, nie da się ich nigdzie dostać, nigdzie kupić i w dodatku są numerowane, co oznacza, że nikt nie będzie mieć takiego liska jak Ty. Trzy osoby zostają nagrodzone tym liskiem. Proszę, aby podobnie jak uczestniczy, jak zwycięzcy poprzedniego konkursu, skontaktowali się z nami na maila kontakt, pisane po polsku, @kryptomasters.pl. Krypto oczywiście przez C. Czyli kontakt @kryptomasters.pl. Piszesz do nas, odzywasz się i wysyłamy Ci nagrody. Cóż to za osoby? Rembos123. Rembos123 zadał 10 pytań w komentarzach różnych do Sylwestra, ale wybraliśmy jedno. O której wstajesz do pracy? To jest fajne pytanie, które zadałem Sylwestrowi Suszkowi, przekazując oczywiście informację, że to było od Rembosa123. Także zobaczycie w najbliższych dniach, co odpowiedział Sylwester Suszek. Poszerzyliśmy nawet to pytanie o to, jak on w ogóle żyje. Myślę, że ciekawa rzecz z tego była. Marcin Pawłowski zadał ciekawe pytanie o to, co z przyszłością giełd zdecentralizowanych. Czy BitBay się obawia tego, a może sam chce zostać giełdą zdecentralizowaną? Jak Sylwester Suszek to widzi? I również myślę, że odpowiedź może Was zainteresować. No i Dominik Rogiński. To jest właśnie ten trzeci list, którego postanowiłem tutaj wręczyć Dominikowi za to pytanie, bo mnie zainspirowało. Gdyby BitBay miałby być zwierzęciem, to jakim by był i dlaczego? No i z racji tego, że my tu odważnym zespołem jesteśmy, zadałem to pytanie Sylwestrowi, mimo że jest dość zabawne, a może właśnie dlatego tym bardziej. I również mamy odpowiedź. I ja już wiem, jakim zwierzęciem byłby BitBay, gdyby był zwierzęciem. Nie liskiem, od razu odpowiadam, tylko czymś innym, ale to dowiecie się już wkrótce. Wszyscy zwycięzcy konkursów są proszeni o kontakt na naszego maila, abyśmy Wam mogli dostarczyć te rzeczy. No i teraz sylwestrowa zabawa, czyli zabawa z Sylwestrem Suszkiem. Zabawa polega na tym, że nasza rozmowa z Sylwestrem trwa długo. Oj, siedzieliśmy tam wiele godzin. Bo tyle było kwestii do przegadania, tyle fajnych pytań Wy zadaliście i tak długo również i ciekawie Sylwester potrafi opowiadać, że będziemy mieć z tego kilka różnych nagrań, które będziemy wrzucać w najbliższych dniach
na YouTube'a. Zabawa polega na tym, abyście lajkowali te filmy i je komentowali. Żebyśmy widzieli, że to Wam się podoba, ta nasza rozmowa, te efekty z tego, które mogą dla Was wyniknąć, bo tam jest też wiele takich konkretów edukacyjnych. To nie jest zwykła rozmowa, co tam u Ciebie i tak dalej, tylko naprawdę mega konkret edukacyjny, który otrzymacie tutaj na YouTubie. Także po prostu bawmy się, czyli komentujcie, napiszcie, co sądzicie pod każdym filmem, bo nie wrzucimy całej tej rozmowy na raz, bo to jest bez sensu, bo nikt by tego nie obejrzał, bo nikt nie ma tyle czasu. Tak jak mówię, to jest potężny materiał. Więc dzielimy to na części i gdy zauważymy, że już dana część została przez Was odpowiednio zalajkowana i jednocześnie skomentowana, to wtedy będziemy wrzucać kolejną. Także tempo udostępnienia całości tego materiału zależy od Was. Przystąpmy zatem do zabawy i już dziś wieczorem zobaczycie pierwszą część tego wywiadu. Dzięki bardzo i do wkrótce. Cześć! Byłbym zapomniał. Prowadziłem ostatnio webinar o kryptowalucie EOS, odpowiadając na pytanie, czy warto w nią wchodzić, czy nie warto, a jeżeli tak lub nie, to dlaczego? Myślę, że też jest to bardzo fajny materiał i możecie go sobie już pobrać, bo już go wgraliśmy. Także pod tym nagraniem macie linka do tego webinaru. Dobrej zabawy Wam życzę. Teraz już ostatecznie. Cześć!